Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od tematu, który zajmuje dzisiaj nie tylko hiszpańską prasę, ale także wiele innych europejskich mediów. Jest to zatrzymanie byłego premiera Katalonii Carlsa Puigdemonta w Niemczech. Puigdemont usiłował samochodem wrócić z Danii do Belgii, gdzie przebywa odkąd w październiku ubiegłego roku. Nie udało mu się próba secesji Katalonii od Hiszpanii i Puigdemont został zatrzymany jadąc tym samochodem po autostradzie A7 na wysokości niemieckiego miasta Kilonia. Na podstawie oczywiście europejskiego nakazu aresztowania, który dawno za nim wydał hiszpański rząd. I teraz Puigdemontowi grozi 30 lat więzienia pod warunkiem, że Niemcy wydadzą go Hiszpanii. To, jak pisze dziennik Financial Times, wcale nie jest takie pewne, bowiem oczywiście przepisy hiszpańskiego prawa, które mówią o karach za podżeganie do rebelii, do secesji, nie istnieją w niemieckim prawie, przede wszystkim w niemieckiej konstytucji, więc Financial Times zastanawia się, jaką decyzję podejmą niemieccy sędziowie, którzy będą musieli podjąć tą decyzję, co dalej zrobić z Puigdemontem i czy wydać go rzeczywiście władzom w Madrycie. Tutaj gazeta przytacza takie przepisy, a raczej zapis konstytucji mówiący o tym, że zdrada, wysoka zdrada, która polegać miałaby na próbie dokonania przewrotu za pomocą siły lub groźby użycia siły. I że ten zapis w niemieckiej konstytucji mógłby tutaj posłużyć praktycznie jako powód do tego, by jednak Puigdemonta wydać. Z powodu jego zatrzymania odbyły się ogromne protesty. Zwolennicy byłego katalońskiego premiera protestowali wczoraj w Barcelonie przeciwko jego zatrzymaniu oraz także w północnym mieście Girona, gdzie Puigdemont był kiedyś burmistrzem. Ale równocześnie także wielu świętowało w Hiszpanii jego zatrzymanie i przywódca partii Ciudadanos, która jest wyraźnie antyniepodległościowa, Albert Rivera, powiedział, że sprawiedliwości stało się zadość i że człowiek, który usiłował zniszczyć jedną z największych europejskich demokracji, wreszcie zostanie pociągnięty za to do odpowiedzialności. Oczywiście także i w Niemczech była krytyka z powodu zatrzymania Puigdemonta, przede wszystkim pochodząca ze skrajnie lewicowej partii Die Linke, która powiedziała, że jego zatrzymanie to jest ogromny wstyd i hańba. Jak pisze Financial Times, Puigdemont nie jest jedynym byłym katalońskim przywódcą, który będzie musiał się zmierzyć ze systemem sprawiedliwości, z sądami, ponieważ jest ich jeszcze 25, którzy zostali zatrzymani i im również grożą bardzo dotkliwe kary. I przechodzimy do kolejnego tematu, o którym pisze portal europejski Politico. O tysiącach, które wczoraj wyszły przez cały weekend na ulicę Mołdawii, by demonstrować za połączeniem tego najuboższego kraju Europy z Rumunią. Jak pisze Politico, w Kiszyniowie wczoraj na ulicy wyszło nawet 100 tysięcy osób. To bardzo dużo, bowiem Mołdawia liczy zaledwie 3,5 miliona mieszkańców i te 100 tysięcy wydały wspólną deklarację, w której domagają się, aby rządy Mołdawii i Rumunii na poważnie rozpoczęły proces zjednoczenia obu krajów. Te demonstracje odbyły się także z okazji wczorajszej stuletniej rocznicy połączenia Rumunii i Mołdawii, która miała miejsce, to połączenie, po I wojnie światowej. Następnie w 1940 roku Mołdawia została zaanektowana przez Związek Sowiecki i pozostała częścią Związku Sowieckiego aż do jego upadku w 1991 roku. Większość, jak pisze Politico, mieszkańców Mołdawii mówi po mołdawsku, w języku, który jest bardzo podobny do rumuńskiego, i że wiele sił politycznych w Rumunii, jak m.in. były prezydent Traian Băsescu, popiera
to połączenie z Rumunią. Tymczasem z drugiej strony są także bardzo duże siły prorosyjskie w Mołdawii. Między innymi prezydent Mołdawii Igor Dodon jest przeciwny takiej możliwości, takiemu połączeniu Rumunii i Mołdawii i cały czas powołuje się na wartości patriotyczne, wartości niepodległościowe, mówiąc, że Mołdawia powinna pozostać krajem niezależnym i że nie należy dążyć do szczególnie jej połączenia także z Unią Europejską, ponieważ Unia Europejska manipuluje mieszkańcami Mołdawii. Tutaj pisze Politico, jest po prostu konflikt między siłami proeuropejskimi i prorosyjskimi w Mołdawii, który w zasadzie powoduje, że kraj jest w zastoju i nie można ruszyć tak naprawdę ani jedną, ani w drugą stronę. I że nie wiadomo, jak ta sytuacja się dalej rozwinie, ale w listopadzie będą wybory parlamentarne w Mołdawii i wszyscy spodziewają się poprawienia wyniku albo zwycięstwa sił prozachodnich. Natomiast prezydent Igor Dodon powiedział, że dla niego jest jasne, że te wybory wygrają siły niepodległościowe, czyli w tym wypadku siły, które opowiadają się raczej po stronie Rosji. No, demonstrujący wczoraj także przysięgli, że będą kontynuowali swoją kampanię i że w kwietniu zaczną także organizować różne eventy, wydarzenia na ten temat w Parlamencie Europejskim w Brukseli i nie tylko. I przechodzimy do kolejnego tematu, o którym pisze francuski dziennik Le Figaro, a mianowicie o tym, że Francja nie radzi sobie z nadzorem islamskich radykałów. Chodzi oczywiście o atak na supermarket we francuskim mieście Trèbes i w strzelanina, do której doszło, czyli zamach na policjantów Carcassonne. Sprawca tych ataków, Redouane Lakhdim, został zastrzelony przez policję i szybko okazało się, jak pisze Le Figaro, że jest on znanym radykałem, jak to, jak pisze francuski dziennik, często bywa, który oczywiście był znany policji, był także znany służbom specjalnym, które go przez jakiś czas nadzorowały, ale potem, ponieważ nie objawiał większej aktywności, po prostu ten nadzór przerwały. No i gdy przerwały nadzór, Lakhdim miał okazję, by przygotować atak na supermarket w Trèbes, przy czym tam także zdeponował środki wybuchowe, które na szczęście nie wybuchły, inaczej oczywiście ta sprawa mogła się zakończyć jeszcze gorzej. No wiemy, że zginął policjant, zginęły jeszcze 3 osoby. No i Le Figaro mówi, że w sobotę Emmanuel Macron, prezydent Francji, powołał specjalne spotkanie między siłami, służbami specjalnymi, policji, zaściągnął wszystkich, żandarmerię, prokuraturę, administrację więzienną, by porozmawiać o tym, co zrobić i w jaki sposób nadzorować ludzi, którzy się zradykalizowali, radykalnych islamistów. I jak pisze w Le Figaro, to jest bardzo zabawne, ponieważ dopiero co miesiąc temu, 23 lutego, premier Edouard Philippe zapowiedział wielki plan walki z radykalizacją. Ten plan był przedstawiony rzeczywiście z ogromną pompą, a tu się okazuje, że zaledwie miesiąc później dochodzi do takiego zamachu. W tym wielkim planie ma uczestniczyć 12 kluczowych ministerstw i nosi on tytuł Plan rezygnacji z przemocy, czyli ma on także w ten plan, przewiduje także w jakiś sposób pracę z radykałami, by odprowadzić ich od aktów przemocy. No i Le Figaro ma duże wątpliwości, że to się uda, bo w tej chwili 25 tysięcy funkcjonariuszy różnych służb są zaangażowani w nadzorowaniu tych radykałów, a nie daje to większych wyników, bo zaledwie 4 tysiące z nich da się nadzorować rzeczywiście, a jest ich ponad 20 tysięcy i że ogromnym problemem jest także we Francji więziennictwo, bowiem większość radykałów właśnie w więzieniu się poznało i choć od niedawna w więzieniach francuskich działają służby specjalne pod przykrywką, to nie daje to na razie satysfakcjonujących rezultatów i pytanie jest, czy to podejście Francji do walki z terroryzmem jest sensowne i no, rzeczywiście doprowadzi do zmniejszenia liczby aktów terroru i uczyni Francję bezpieczniejszą. I to był przegląd prasy zagranicznej na dzisiaj. Zapraszam na kolejny jutro.